To był mój wybór. Mogłem powiedzieć: odejdź, daj mi spokój, i tak by się stało. Nie mam co do tego wątpliwości. Jesteś pewien, że już się nagrywa? Przed Państwem pierwszy wykonawca tego wieczoru, Clifford Goldstein. Niedźwiedź wdrapał się na górę, żeby zobaczyć, co może zobaczyć. Dorastałem w Miami Beach na Florydzie, w świeckiej rodzinie żydowskiej. W szkole średniej oszczędzałem pieniądze. Dużo podróżowałem po Europie i Afryce Północnej. Po powrocie rozpocząłem studia. Byłem też chłopcem na posyłki w redakcji Miami Herald. Przez kilka miesięcy włóczyłem się po Europie. Odwiedziłem m.in. Szwecję. Po powrocie rozpocząłem studia na Uniwersytecie Florydzkim w Gainesville. W tamtym okresie fascynowało mnie spadochroniarstwo. W weekendy inni studenci grali w futbol, a ja jeździłem do palatki, żeby skakać ze spadochronem. Byłem chudym, długowłosym chłopakiem, często pod wpływem narkotyków, ale zawsze czułem, że mam wiele twórczych pomysłów. Nie do końca to rozumiałem, ale wiedziałem, że kreatywność będzie odgrywała ważną rolę w moim życiu. Od dzieciństwa marzyłem, żeby zostać powieściopisarzem. Albo pisarzem, albo nikim. W mojej rodzinie byli pisarze. Wiedziałem, że chcę pisać. Nauczyciele nie wierzyli mi, że oddawałem im swoje własne wypracowania, więc czułem, że coś w tym musi być. Zacząłem pisać powieść na ostatnim roku studiów. Podporządkowałem jej wszystko. Książka miała nade mną większą władzę niż ja nad życiem jej postaci. Moja powieść była moim życiem. Nic nie miało dla mnie większego znaczenia. Zawsze byłem typem poszukiwacza. Zawsze miałem jakieś pytania. Nigdy nie zapomnę, jak czytając w pizzerii pisma pewnego filozofa, natknąłem się na stwierdzenie, które odmieniło moje życie. Oto co napisał: aby cieszyć się doskonałym życiem, trzeba odkryć powód swojego istnienia i żyć zgodnie z tym, co się odkryło. Te słowa mnie uderzyły. I to wszystko w pizzerii przy kolejnym kawałku pizzy. Pojawienie się pizzy na moim stoliku można było wyjaśnić na tysiąc różnych sposobów. Ktoś mógłby powiedzieć, że stworzył ją Bóg, Marduk. Albo że kosmici zrzucili ją z latającego spotka. Albo że wyewoluowała z Ziemi. Tysiąc osób może podać tysiąc odpowiedzi na pytanie, skąd wzięła się pizza. Ale przecież musi istnieć jakieś prawdziwe wyjaśnienie jej powstania. Miałem wtedy chyba 21 lat. Dotarło do mnie, że skoro powstanie pizzy ma swoje wyjaśnienie, to powstanie całego świata i całego wszechświata również musi mieć swoje wyjaśnienie. Jakiekolwiek by ono nie było, uznałem, że jest to prawda przez duże P. Prawda o wszechświecie. To odmieniło moje życie. Wyszedłem z pizzerii. Pamiętam to jak dziś. Szedłem nocą ulicami Gainesville i myślałem sobie, czy człowiek jest w stanie poznać tę prawdę? Ja chciałem ją poznać i nie obchodziło mnie, jaką cenę za to zapłacę, z czego będę musiał zrezygnować. Przez kilka kolejnych lat miałem różne niezwykłe doświadczenia, które pozwoliły mi uwolnić się od ateistycznego, materialistycznego światopoglądu. Budziło się we mnie przeświadczenie o istnieniu wymiaru duchowego. W końcu uwierzyłem, że Bóg istnieje, że Bóg musi istnieć. Pewnej nocy Pan przyszedł do mnie i powiedział: już wystarczająco długo mnie lekceważysz. Jeśli mnie pragniesz, spal swoją powieść. Bóg pokazał mi, że ona była moim Bogiem.
Tak było. Była dla mnie najważniejsza. Była dla mnie wszystkim. Była moim Bogiem. Miałem 23 lata. Powieści poświęciłem 2,5 roku życia. To było dużo. Poświęciłem jej wszystko. Byłem bez grosza przy duszy. Mieszkałem w studenckim getcie. Ledwo starczało mi na jedzenie, bo cały czas przeznaczałem na pisanie. Moi koledzy zdobywali stopnie naukowe, zajmowali się innymi sprawami, a ja nic. Wszystko było podporządkowane mojej powieści. Wahałem się, ale w końcu się poddałem, mówiąc: w porządku, Boże, pragnę Ciebie, pragnę prawdy bardziej niż tej książki. Gdy tylko podjąłem tę decyzję, gdy poddałem się Bogu, cała ta walka, całe to zamieszanie ustało. Nie miałem pojęcia o krzyżu, o tym, czego dokonał dla mnie Jezus Chrystus, o planie zbawienia. Wiedziałem tylko, że poznałem Boga osobiście i że powiedział mi, co mam zrobić. Gdy podjąłem tę decyzję, nie miałem żadnych wyrzutów sumienia, żadnych wątpliwości. Wróciłem do mieszkania z rękopisem. 2,5 roku ciężkiej pracy. Wyjąłem przenośną kuchenkę. Mama miała nadzieję, że będę gotował sobie jedzenie. Więc położyłem rękopis na tej kuchence i powiedziałem sobie: za bardzo się w nią zaangażowałeś. Odkręciłem kurek i spaliłem rękopis. To było w 1979 roku. Nigdy tego nie żałowałem. Moje życie zmieniło się radykalnie. Tej nocy stałem się nowonarodzonym człowiekiem. Wciąż nie wiem, jak to zrobiłem. To cud Boży. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Clifford Goldstein jest pisarzem i redaktorem w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Opublikował 22 książki służące zwiastowaniu Ewangelii.